Szybkie pytanie od wielu osób, które mnie śledzą, i szybka odpowiedź. Mianowicie, jak to jest w końcu z tym ciężarem? Ciężar ma być duży, ekstremalny, trzeba ciągle progresować, czy może być to bardziej umiarkowany ciężar, lepsze efekty przyniesie i tak dalej. Jest wiele wątpliwości, wiele dyskusji i wiele teorii na ten temat. Moje zdanie osobiście na podstawie, można powiedzieć, lat doświadczenia, jakie w tym sporcie mam i na własnym sobie, na własnym organizmie i na swoich podopiecznych, jest takie, że ciężar musi być adekwatny do naszych możliwości w danym okresie treningowym, czy też w danym cyklu treningowym, czy nawet czasami w danym dniu. To, że tydzień temu brałem na dane ćwiczenie 100 kg, to nie znaczy, że po tygodniu w tym samym ćwiczeniu mam wziąć koniecznie 110, bo tylko tak uzyskam, progres rzeczywisty. Owszem, jeżeli ktoś patrzy tylko na wyniki siłowe, jak najbardziej zgadzam się, celem jest progres, celem jest zwiększanie ciężaru, ale do tego służą też odpowiednie metody treningowe, odpowiednie systemy ukierunkowane typowo na zwiększanie naszej mocy, naszej siły. Natomiast jeżeli skupiamy się na sylwetce, a mi osobiście jako trenerowi sportów sylwetkowych o to głównie chodzi, tak? To siła jest jedną z wypadkowych, jednym efektem, nazwijmy to tak śmiesznie, ubocznym tego, że kształtuje sylwetkę, tak? Także owszem, staram się progresować. Jeżeli czuję, że kończę serię i mam zapas na przynajmniej kilka ruchów, to znaczy, że spokojnie mogę ten ciężar zwiększyć, tak? Natomiast jeżeli czuję, że kończę serię i jestem już na granicy, a chcę zrobić w kolejnej serii podobną ilość ruchów, niekoniecznie dużo mniejszą, no to absurdem jest dokładanie ciężaru. To tak samo mnie to zmęczy i wyeksploatuje, jeżeli zrobię z tym samym ciężarem, tak? Więc raz, że przychodzi zmęczenie systemowe, z każdą serią jestem coraz bardziej zmęczony, z każdą serią jestem coraz bardziej wyeksploatowany, mniejszy zapas glikogenu. Dwa, nie jest moim priorytetem tylko cyferka, tylko zwiększenie kółek czy talerzy na sztandze. Więc oczywiście można wplatać okresy typowo na zwiększanie siły w naszym takim cyklu całorocznym. Nawet powiedziałbym, że one się przydają. Ale i tak nie są to cykle najważniejsze. I tak to nie jest najważniejszy mój cel, rozpatrując całokształt kształtowania sylwetki, tak? Więc są ćwiczenia, gdzie ja będę czuł przyrost siły systematyczny. Są ćwiczenia, gdzie ten przyrost siły będzie dużo gorszy. Staram się progresować zarówno, nie wiem, w ćwiczeniach izolowanych typowo, jak i w ćwiczeniach wielostawowych. Natomiast nie zakładam z góry, że progres musi być z tygodnia na tydzień taki, minimum taki. Tyle procent, wyliczenia, słupki, wymiary i tak dalej. Jeżeli ktoś chce się w to bawić, to znaczy, że jego celem jest tylko i wyłącznie siła i wszystko, co z nią związane, tak? Czyli ocena tego progresu, systematyka, jakim to idzie, jak to się rozwija i tak dalej, obserwacja tego procesu, to jest na pewno fajne, ciekawe i może być całkiem przydatne. Ale w momencie, kiedy naszym celem jest typowo rozwój sylwetki, myślę, że aż takie zagłębianie się w te detale nie ma sensu. Bardziej obserwacja organizmu, obserwacja danego dnia, danych możliwości. Czuję, że mam siły, dokładam. Czuję, że tych siły są dzisiaj gorsze, staram się utrzymać ciężar na przykład z poprzedniego tygodnia, tak jak zwykle. A i tak sprawić, by każde powtórzenie było tak samo istotne, zarówno pierwsze, jak i ostatnie. To jest dla mnie tak naprawdę ważniejsze. Więc siła siłą, ale nie zapominajmy się w tym, nie zagłębiajmy się w to za bardzo, bo możemy, że tak powiem, zatracić się tylko w budowaniu siły i to będzie naszym jedynym wykładnikiem, a niekoniecznie będzie się przekładało zawsze na progres proporcji, na poprawę tych proporcji sylwetki, estetyki ciała i tak dalej. Więc zastanówmy się, co jest celem i wyznaczmy sobie te cele.